ale nie ma takiego dużego jak... A w sumie co, ja go będę porównywać do swoich byłych? No, nie ma co. O, mi się dzwoni. No to odbierz. Nie no, daj spokój, teraz spędzam czas z tobą, oddzwonię później. O, ej, to słodnie akurat. Kurde, ładna ta jego była. Bardzo ładna i zobacz, ma taki mądry wyraz twarzy. No, czemu on taką fajną dziewczynę w sumie zostawił? Nie rozumiem tego. I to dla mnie. Ej, w ogóle wiesz co? Strasznie się wkurzyłam. Kuba nie chce sobie ustawić ze mną związku na Facebooku. No, daj spokój. Pewnie po prostu bardziej zależy mu na tobie, a nie na jakiejś tam opinii innych ludzi. No w sumie może trochę masz i rację, no. No na pewno tak jest, daj spokój. No mam nadzieję. No w sumie ma kontakt ze wszystkimi swoimi byłymi, ale wydaje mi się, że to raczej dobrze o nim świadczy. No jeżeli dostali się bez żadnych dram, kłótni, to musiał być naprawdę dojrzały związek. Słuchaj, dzwoniłam wczoraj do ciebie, dlaczego nie odbierałaś? Bo wiesz co, w ogóle wieczorem znalazłam listy Marcina od jego byłej dziewczyny. Co tam było napisane, opowiadaj. No jak to co, no przecież nie przeczytałam, daj spokój, to są jego prywatne rzeczy. No, pewnie zostawił sobie na pamiątkę, wiesz, w sumie to słodkie. Znalazłam nowego chłopaka i wiesz co, były nadal się nie odzywa. I w ogóle nikt się nie odzywa. Nikt się nie podrywa? Nie. Dziwne. No dobra, ale ty lepiej opowiadaj, co w ogóle z Kubą, bo ja nic nie wiem. No chyba nie będziemy teraz o nim rozmawiały, no bez przesady, mamy ciekawsze tematy do rozmowy, słuchaj. No w sumie, masz rację. Nie no, na pewno ma jakieś wady, tylko teraz mi się tak wydaje. Ojejku, jakie słodziaki, nie no, musisz koniecznie gdzieś to wrzucić. Nie no, co ty, Ada, kogo to interesuje, nie będę tego wrzucać. No jak uważasz, ja uważam, że są super te zdjęcia. Dobra, idziemy? Dajesz. Pasy? W sumie, to nie wiem, czy to ten jedyny. A mój jeździ maluchem. No i fajnie, auto z duszą. Czyli jednym słowem, jest idealny. Nie no, wiesz, sama nie wiem, w sumie o byłym też tak mówiłam, a wyszło jak wyszło. Ej, a jaki on jest w łóżku? Nadia, daj spokój, to są nasze prywatne sprawy, nie powinnam rozmawiać o tym z koleżankami. Słuchaj, głupio zapytałam. Okej. No ile można z nim pisać? Już, no chodź już! Albo wiesz co? W sumie masz rację. Cały dzień z nim pisałam. Nie jest bogaty, nie jest wykształcony, w sumie nie ma żadnych ambicji, jest skończonym kretynem, ale przynajmniej mnie kocha. To co? Kiedy ślub? Wiesz co, będzie chciał, to się oświadczy, ja tam nie naciskam. Nie mam jakiegoś ciśnienia na wesele. Masz rację. Co się tak patrzysz? Muszę coś powiedzieć. Dawaj. Ale nie będziesz zła, że wcześniej nic nie powiedziałam? Uznajmy, że cię mam dobry dzień. Nie będę. Bo wiesz co, ja znam byłą Kuby. No i co? No i posłuchaj, no, no to jest przeszłość, no. Ja mu ufam, teraz mamy swoje życie. Trudno, bardzo dobrze, chociaż fajne było. A co ja się będę angażować? I tak się pewnie w końcu rozstaniemy. No wiadomo. Jego mama jest taka super, bardzo mnie lubi, szanuje moje zdanie. W sumie to mogłaby z nami zamieszkać. Ale co, nie przeszkadza ci to? Zobacz, on ma same zdjęcia z byłą na profilu. No Nadia, w czym problem? To część jego historii. Wiesz co, nie zależy mi na żadnym poważnym związku. To tylko zabawa. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Podajcie do dziewczyn na Instagramy, do nas też. I koniecznie zostawcie nam suba. Dzięki, cześć. TikToka bez beksy. Dokładnie, pa! Pa!